Państwo islamskie dokonało egzekucji 19-latka, który był w grupie porwanych w ubiegłym miesiącu druzów w syryjskiej muchafazie As-Suwajda, podały w niedzielę syryjskie media i organizacje pozarządowe. Student został zdekapitowany w czwartek po uprowadzeniu wraz z ponad 30 osobami, w większości kobietami i dziećmi, z zamieszkanej głównie przez druzów muchafazy. W serii zamachów terrorystycznych zorganizowanych przez Państwo islamskie w lipcu zginęło tam wówczas co najmniej 246 cywilów. Według syryjskiego Obserwatorium Praw Człowieka dżihadyści domagają się wymiany porwanych na jeńców ISIS znajdujących się w rękach armii syryjskiej. Druzowie to mniejszość religijna powstała w XI wieku i wywodząca się z ismaelickiej gałęzi szyizmu. Synkretyczność tej religii naraża jej wyznawców, którzy odgrywają również ważną rolę polityczną w Izraelu i Libanie, na ataki ze strony radykałów sunnickich. W Syrii populację druzów ocenia się na około 800 tysięcy osób, czyli około 3% syryjskiej populacji. Obecnie największe skupiska druzów znajdują się w Libanie, w pobliżu góry Hermon, w górach wokół Bejrutu i Sydonu. Mniejsze grupy zamieszkują w górach Hauran w Syrii i w Izraelu na wzgórzach Golan. ISIS, jak widać, nic nie robi sobie z oświadczeń rządu w Syrii, że bojownicy przegrywają raz za razem i kontynuują swoją misję. Mówiliśmy o tym także w tym materiale, więc jeśli jeszcze go nie widziałeś, a interesuje Cię sytuacja na Bliskim Wschodzie, koniecznie go sprawdź. Oczywiście zapraszam także do subskrypcji tego kanału, jeśli zawsze chcesz być na bieżąco. Tymczasem jednak się żegnam, do usłyszenia już wkrótce.